Cześć, ja jestem Szami i w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Druid sobie radzi na instancji jaskółki. Zapraszam. Także widzowie, ja tutaj się przebrałem pod zadawanie obrażeń. Założyłem wszystko to, aby zwiększyć sobie punkty wiedzy, mocy. Pet również został przystosowany pod tą instancję. Zostały założone opaski pod moc. Zobaczymy, jak nam to będzie szło. Teraz obecnie po tych zmianach, gdy przeciwnicy posiadają jakby odporność na korzeń, można dowoli spamować tym korkiem, zadając im tam obrażenia. A tutaj te alkonosty na tej instancji, one są wrażliwe na obuch, także ten korek tutaj mega się powinien spisać. Napiszę tutaj kropkę. 13.4, zobaczymy, ile czasu nam zajmie zrobienie całej instancji. Zaczynamy. Zobaczymy, jaki procent w ogóle tu będzie siadać. 52. No, nie jest źle, aby tylko trafiać. No i elegancko. Pierwszy mobek padł. Alkonost dostał debuffa, także w drugiej rundzie będę mógł tymi korkami go tam ściągnąć. Chyba, że dymki się pojawią, to nie będzie to takie łatwe. Ale próbujemy. No, nawet w tym momencie sobie założę trójząb. Ładnie, ładnie, tylko krytyków brakuje. Ale pecik pomaga. I to jest właśnie kolejny tutaj plusik, jeżeli druid posiada jednego peta. Na tego typu instancjach nie będzie jakby zaniżać tej dropu, tak? Bo gdybym tu oczywiście wszedł z trzema petami, no to ta szansa drastycznie na tego dropa by zmalała. Okej, pierwsza grupka za nami. Zamienię szybciutko trójząb na latarkę. No i tu rzeczywiście, gdyby tylko te krytyki podwójne by siadały, to widzę, że ten druid tutaj mega sobie będzie radzić. To teraz tak, dostałem tutaj debuffa. Pet tam stoi na setkach. Ale chyba nie będę musiał go myć. W tym momencie ma tam 4k HP. O dobra, truta mi tutaj została zmyta, także ani nie myję, ani nie leczę, aby po prostu, wiecie, zabijać tych przeciwników jak najszybciej. Dobra, ten tutaj sukub powinien paść w następnej rundzie od obrażeń biernych. Pet na full debuffie, ale nie będę już tracił tej akcji, żeby go myć. Oj, w ogóle dostałem tutaj odwrócenie. O, jakieś kryty, coś. Niestety nie. Okej, następna grupka za nami. Tu w ogóle dużo expa wpada. Także pierwsza grupka z Ashorem. Tu już tego odwrócenia nie ma. Pozwolę sobie na jeden lek. Pet obecnie niecały 4k HP powinien ustać. O, proszę bardzo. Krytyki prawie za 3k. Ogólnie wiecie, ja tutaj biłbym dużo więcej, bo obecnie mam tutaj reset pod wiedzę, ale uważam, że na tej instancji nawet chyba ten reset pod wiedzę jest bardziej pożądany, z tego względu, że mam po prostu lepsze procenty na te korki, tak? I oczywiście lepiej się tutaj defie z uroków. A i te dymki. No dobra. Te dwa harpiątka padły. Został nam ptaszor. Także ja teraz użyję latarki, aby wyssać sobie manę. Także na tej instancji to rzeczywiście druidy jest takim tutaj perpetuum mobile. Można tutaj przyjemnie się bawić i
i tymi korkami i tymi tutaj jakby obrażeniami z laski. Darmowa mana. Czego już więcej tutaj potrzeba. Ładnie się wyleczę. Ajajaj, mogłem dać korka. Ale pet może da radę dobić. Pewnie, że tak. Także Twig tutaj bardzo dobrze się spisuje. To jest chyba najtrudniejsza grupka. Dwa ptaszory. No, 45%. Niestety tylko dwa korki weszły. Ale dobra, drugi ptaszor dostał zatrucie, także nie będzie tutaj zadawał nie wiadomo jak wielkich obrażeń. Nadal chyba bez leku. Włożę może trójząb, aby trochę podbić ten damage. Tak, 1,5K. 1800, 1700. Ładnie teraz tutaj siadło. Podoba mi się ta instancja po tych zmianach. Tak jak wiecie, druid tam w niektórych sytuacjach dostał tego nerfa, tak? Tam na tej formie, na V2, gdzie przeciwnik po prostu się wyrywa z tych korków i co rundę są potrzebne jakby dwa pozytywne ataki tym korkiem. Czy tam na przykład na tym admirale. Tak tutaj rzeczywiście druid może skorzystać tutaj z tej odporności na korzenie i po prostu bawić się tymi atakami. Znaczy oczywiście to jest taka opcja dla tych 140 poziomów, gdzie te EQ jest tam już troszkę wyekspione. Posiadają watachę albo jednego peta. I jest to mega alternatywa do na przykład bicia solo Waldków, Fiodorów, innych tam takich mniejszych bossów. Także najsilniejsza grupka chyba na tej instancji za nami, jakbym powiedział. Obecnie minęło dopiero 7 minut. Nie jest źle chyba. Grupka przed jaskółką. Biorąc pod uwagę, że druid nie jest tu ani debufferem, ani damagerem, to ten czas tutaj ładnie tutaj się wykręca. Dobra, przed tą jaskółką spróbuję tu postać tej many troszkę. Zawsze to mniej miksturek. Dobra, widzowie. Przed nami jaskółka. Zobaczymy jak ona tutaj nam pójdzie. EQ nie zmieniam. To wiadomo, ja tego tutaj nie robię dla psychoexpa. To dla samej frajdy. Czyli tak, tutaj jaskółka niestety nie ma już tej odporności na korek. Także dwa pozytywne uderzenia tym korzeniem będą skutkować tym, że każde następne będzie kończyć się zerem. Także tutaj będę musiał operować oskami. Pet tu będzie troszkę wspomagał. Ale te oski tutaj również posiadają taki solidny damage, ponad 1K. W ogóle pecik ładnie tutaj sobie radzi. Ja ogólnie tam zawsze doradzam, jeżeli ktoś tam planuje jakąś watachę, to warto mieć na uwadze, żeby tej wataszy, czy to byłby na przykład pojedynczy pet, żeby ten pet posiadał zatrucie, tak? Bo tutaj na powiedzmy tego typu instancjach to się tutaj bardzo dobrze spisuje. Po prostu przeciwnicy zadają mniej obrażeń. Zwiększa to przeżywalność.
a i ta jaskółka troszkę się tutaj zdefiła. Pomimo, że nie posiadam debuffa, te 33% nie jest to jakoś dużo. W ogóle Pecik ma full debuffa, chyba będę musiał go zmyć. O i niestety 4 harpiątka w takiej sytuacji, niestety muszę zacząć je tutaj atakować. No bo są w stanie zabić tutaj tego Pecika. Także ja teraz trochę possam tej many. Dobrze, że ta latarka jest. Zobaczymy, jak reszta ataków się rozejdzie. Dobra. Dwa tutaj harpiątka padły. Damy 5 korków w dół. Jaskółka tu 10 HP. Oj, niestety dostałem uciszenie. Ale dobra, ładnie te ataki tu się jakby rozeszły. Od tutaj Twiga. W ogóle jaskółka teraz posiada otępienie. W następnej rundzie padnie. Także dobijamy harpiątka. I sprawdzamy Presta. A może tutaj latarką się już wspomogę. Jaskółka padła. Także widzieliście, obecnie po tych zmianach jaskółka nie stanowi tu jakiegoś większego wyzwania dla druida. Instancja nam zajęła 12 minut. Także czas chyba taki rozsądny, biorąc pod uwagę, tu przypomnę, ani nie jesteśmy damagerem, ani nie jesteśmy tutaj debufferem. Jest to instancja solo wykonana przez druida, także jest to taki ukłon w stronę druida. Nie wiem, czy twórcy zrobili to celowo, że te odporności na korzeń jakby zostały tam na tych tej mobach. Czy może jest to błąd i będzie to poprawione. Także widzowie, napiszcie w komentarzu, co uważacie tutaj o tej sytuacji, gdzie druid tutaj jest w stanie wysolować jaskółkę. Na pewno trzeba przyznać, że druid, jeżeli chodzi o solo grę, dzięki tym ostatnim zmianom zyskał na takiej mobilności. Ma więcej możliwości, jeżeli chodzi o wykonywanie tych ataków. Ale jeżeli chodzi o grę drużynową, no to tutaj druid jakby troszkę dostał trudniejsze zadanie. Także możliwe, że twórcy jakby troszkę tutaj chcieli zrekompensować te straty, które występują grając w drużynie, a uprzyjemnić tutaj grę solo. Także widzowie, to by było na tyle. Zapraszam na streamy. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Trzymajcie się. Hej.